Wczoraj obchodziliśmy doniosłą 25. rocznicę, która generalnie umknęła, warto ją odnotować. Otóż 12 listopada 25 lat temu w Tamizie złapano po raz pierwszy od 1840 roku łososia. Łososia złapano, jednak po przesłuchaniu łosoś okazał się płotką i został szybko wypuszczony, niby wolno, bo zaczęto go jednak śledzić, mając nadzieję, że zaprowadzi do grubych ryb. W sumie jednak operacja się nie udała, bo łosoś postawił się o konie. Śledzący złożyli to na karp pecha i zostawili łososia w spokoju. Ten pływał sobie wolny z kwiatka na kwiatek, aż któregoś dnia trafiła go strzała amura i się zakochał. Usiedliła go jakaś flądra i krótko prowadziła na linie. Trzeba przyznać, że niezła z niej była szprota. Chodziła w rybaczkach, a na płetwy zakładała modne halibuty, a w lato sandacze. Prawie do nieba wzięła go, ale wtedy padał leszcz. Na początku była z nich bardzo dobrzana para, po jakimś czasie jednak opadły mu łuski z oczu, gdyż flądra bez przerwy kazała mu sprzątać i wieszać piranie w suszarni, aż na koniec zrobił się z niej prawdziwy kaszalot. Zdenerwował się łosoś, powiedział sobie: w końcu nie jestem miętus, i jak piskorz wyślizgnął się z objęć flądry i dał szczupaka w otmęty i ruszył w Tamizę, czyli popłynął. Wiadomo, rybka lubi pływać, szczególnie rybka piła. Łosoś z Tamizy w końcu się ustatkował, zaczął udzielać się kulturalnie. Widziano go na koncercie zespołu The Doors, wykonawcy znanego przeboju o Makarela, a następnie na premierze filmu Zbrodnia i Karaś. A sam napisał pamiętnik pod tytułem Noce na dnie, który czytałem i stąd to wszystko wiem. Polecam tę pozycję, tylko należy ostrożnie podchodzić do tego, co ten jeźłotr napisał, bo strasznie tam leje wodę. I od tej lektury to mam kiełbie we łbie. Ale nie troćcie nadziei, do jutra przejdzie.